Zdarza nam się czasami taka sytuacja, gdy idziemy do lekarza, do hotelu, albo na przykład do bogatego kolegi, który dorobi się w... Ta! To będzie dobre! Dostałem niedawno pytanie od pewnego gościa. Na imię ma Adrian. Nazwę go... Widzący więcej. A to dlatego, że zadaję sobie pewne pytania, które wielu osobom nie przechodzą w ogóle przez głowę. Chodźcie, poznajcie jego myśli. Mam pytanie. Jak zachować się na spotkaniu biznesowym na kawie w Maku? Być wcześniej kupić sobie kawę? Być wcześniej kupić kawę sobie, a potem zaproponować drugiej osobie kawę? Niech każdy kupi sobie sam kawę? Co gdy druga osoba będzie nalegać na kupienie kawy? Błagam, Konrad, jesteś jedyną deską ratunku. Żartuję, to sobie sam dopisałem. No jasne, wiem, że są tam po drugiej stronie ludzie, którzy, no, mówią, spotkanie biznesowe w Maku? Jak tam można ubić jakiś interes? Zaraz przyjdą dziewczyny i ubijemy ten interes. Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę w kiblu. Sam podobnie zareagowałem, ale później poprawiłem się myśląc, w sumie miejsce spotkania nie jest najważniejsze. Owszem, może rzutować na współpracę, ale nie znam okoliczności. Może Adrian chce pogadać o otwarciu jakiegoś małego punktu z ciastkami, a McDonald's jest po prostu blisko. To nie jest ważne. Sytuację tą możecie dopasować do innych kontekstów, a ja postaram się wam dać kilka porad, dzięki czemu spotkanie może wypaść znacznie lepiej. Gotowizyści? Żartowałem, to nawet nie było po góralsku. Są różne szkoły, kiedy przychodzić na umówione spotkanie i wydaje się, że złotym środkiem jest przyjście trochę wcześniej. Dzięki temu dzieje się kilka rzeczy. Okazujecie szacunek kontrahentowi. Ogarniacie wzrokiem przestrzeń i zapoznajecie się z nią, no bo też trochę lepiej znać otoczenie. Możecie wybrać konkretny stolik albo usiąść w lepszym miejscu w zależności od okoliczności. Czy chcecie usiąść na krześle z widokiem, czy też wolicie mieć przed sobą ścianę, żeby nie rozpraszało to waszej uwagi. Ale uważam, że też są minusy wcześniejszego przyjścia. Ja na swoim przykładzie wiem, że zwykle im więcej czasu mam na przygotowania, tym gorzej mi idzie. Tłumaczę sobie to tak, że umysł zaczyna zadawać sobie zbyt wiele pytań, ma na to czas, ale nie ma sensownych ruchów motorycznych, które mogłyby zająć jego uwagę. Na przykład dążeniem do celu, mówię tutaj o spacerze do miejsca spotkania, albo dobieraniem odpowiedniej koszuli, przez co zbyt długie oczekiwanie na godzinę spotkania, stukanie palcami po blacie ze zdenerwowania mnie po prostu męczy. A jak mamy spotkanie z chłopakami, żeby pograć w piłkę halową, to jak wlecę na halę jak poparzony, jeszcze ubierając jednego buta, pójdzie mi zwykle lepiej niż jak będę miał czas na pogadanie i rozgrzewkę. Dziewczyny, idźcie czasem zobaczyć. Niesamowita historia, nie? Wynajmujecie sobie z kumplami salę gimnastyczną osiedlowej podstawówki. Przychodzicie wieczorem, tam jeszcze jebie potem trzeciej C z WF-u. Przychodzi pograć w piłkę 20 chłopa po 30. Połowa z brzuszkiem, połowa niedożywiona. Tam żadna sylwetka nie jest zbudowana świadomie, nie? No, to trochę my. Zresztą serdecznie polecam stand-up Grzegorza Dolniaka. Byłem kilka dni temu w Warszawie na jego występie i sztos. Weźmy teraz pod uwagę przyjście punktualnie. Mało kiedy jesteśmy w stanie tak wyliczyć czas, żeby być punktualnie na miejscu, bo nawet jedna minuta dla was lub drugiej strony może być odebrana jako spóźnienie. Wyjdzie więc na to, że albo wy będziecie przepraszać, albo druga strona będzie myśleć, że jej nie szanujecie. Jeśli jesteście na lepszej pozycji, czyli kontrahent będzie zabiegać o waszą uwagę, bo to do was należy decyzja, a nie na odwrót, to lepiej będzie odebrana punktualność, dlatego że dacie jasny komunikat. Jestem dobrze zorganizowany, mam inne spotkanie, więc 20 minut przed godziną spotkania mnie tu po prostu nie znajdziesz. W niektórych krajach spóźnianie się jest czymś całkowicie naturalnym i nie jest tak traktowane. Nie przykuwają ludzie do tego zbytnio uwagi. Excuse me. Yes, sir. How long is it going to take for us to get to the luau? Actually, brother, he's going. We're going to get there Hawaiian time. What does Hawaiian time mean? It means we get there when we get there. W Polsce jednak dbamy o to, aby wszystko przebiegało w miarę terminowo i wszelkie spóźnianie się jest niemile widziane. I jeszcze raz, jeśli to o was zabiegają, to prędzej wybaczą spóźnienie, niż jakbyście odwrócili ten scenariusz. Podsumowując, zaplanuj sobie czas tak, aby przyjść kilka chwil przed omówioną godziną. Hej, zaproszę was na swoją stronę z kursami. Linki znajdują się w karcie oraz w opisie filmu. Macie tam wiedzę, ciekawostki, kontakt do mnie oraz kursy online, takie jak podstawy obserwowania mowy ciała, pełny, rozbudowany kurs z 23-dniowym programem na temat pierwszego wrażenia oraz poradnik wykrywania kłamstwa, no bo nie wszystko, co wam mówimy, jest prawdą. Dobrze to rozróżnić. Dam wam kod rabatowy w opisie filmu. Sprawdźcie, czy działa.
To zależy. Ja w takich sytuacjach staram się wyczekać do momentu, aż przyjdzie druga strona i pytam, czego się napije. Zachodzi kilka zjawisk w danym momencie. Po pierwsze, delikatnie sugeruję, że zapraszam go i to ja płacę za rachunek. Ponadto uruchamiam regułę wzajemności, o której za chwilę. Ograniczam jego wybór do samego napoju, aby zaraz nie wziął, tak jak w przypadku sytuacji Adriana, powiększonego zestawu z podwójnymi frytkami, a do tego lodami. Jeśli kontrahent będzie chciał skorzystać na naszej serdeczności i wziąć za dużo, że przekroczy tą pewną barierę, wystarczy wtedy powiedzieć: ach, wiesz co, chyba nie zapamiętam tego zamówienia, to chodź, pójdziemy razem i zamówimy oddzielnie. I zaznaczam, że słowo oddzielnie brzmi lepiej niż osobno. I po trzecie, tworzę poczucie długu, przez co wiem, że druga strona będzie skłonna prędzej przystanąć na moje warunki, a nawet jeśli nie, to przysługa już została wykonana i jest niejako zapisana. A jeśli druga strona się spóźnia, wtedy zamawiam coś dla siebie, nie będę się przejmować. A jeśli to nam zaproponują kawę? Również może być taka sytuacja, że to druga strona nalega na pokrycie rachunku. Wyjść z tej okoliczności jest co najmniej kilka. Przystanąć na propozycję, a później podziękować. I tyle, ale pamiętajmy o regule wzajemności. Uśmiechnąć się i uprzejmie powiedzieć: dziękuję, ale zapłacę za siebie. I po trzecie, jeśli to nie pomoże, można również upierać się przy swoim, chociaż po czasie sytuacja może przeobrazić się w mało kulturalne widowisko, a takich momentów lepiej unikać. Podobnie jak z tym przepuszczeniem w drzwiach. Jeśli nie wszyscy wiedzą, to chodzi o to, że ostatnia osoba jest najbardziej szanowana. Krótka dygresja. Dziś byłem spożywczym i była przede mną dużo starsza pani w okolicach 80. I poczułem takie silne uczucie, że chcę opłacić jej rachunek. Wahałem się przez chwilę, wyobrażając sobie, jak najlepiej by to wyglądało, i pojawiły się dwa scenariusze. Mówię pewnym siebie głosem do kasjera: proszę włączyć płatność kartą, ja chcę zapłacić za tą panią. Ale niestety, mimo że gest wydaje się bardzo miły, to pomijam kompletnie wybór tej starszej pani. Nie daję jej zdecydować, co jest bardzo nieuprzejme. Mogę w późniejszym czasie nalegać, ale na samym początku powinienem się do niej zwrócić. Tym bardziej, że kasjer również może być zdezorientowany, co się dzieje, i może zakwestionować moje żądanie, przez co wprowadzę wszystkich w zakłopotanie. Albo druga, zwracam się czułym, ale donośnym głosem do starszej pani, bo może mieć problemy ze słuchem, że chciałbym opłacić jej rachunek i czy mogę to zrobić, bo bardzo mi na tym zależy. Niby żadna różnica, a stawia wszystkich w całkiem różnych sytuacjach. Pamiętajmy jednak, że inni mogą nie chcieć oferowanej pomocy, wtedy zwykle lepiej jest się wycofać. A, no i czy słyszeliście tutaj w alternatywnym scenariuszu użycie słowa bo? I czy mogę to zrobić, bo bardzo mi na tym zależy? To jest świadomy zabieg, który zresztą wiele razy był poruszany na studiach. Gdy eksperymentator stał w kolejce do ksero, tak jak inni ludzie, no bo coś chcieli zrobić, skserować, i prosił o przepuszczenie, używając uzasadnienia w postaci bo się spieszę, aż 90% sytuacji zakończyło się sukcesem. Gdy nie było uzasadnienia, efekt był w 60% przypadków. Także myślę, że warto korzystać. Zdarza nam się czasami taka sytuacja, gdy idziemy do lekarza, do hotelu, albo na przykład do bogatego kolegi, który dorobił się wcześniej dobrze prosperującej firmy i już ma miliony. I okoliczność każe nam zaczekać w recepcji i recepcjonistka albo recepcjonista mówi: proszę sobie usiąść, pan James Dornan zaraz panią poprosi. No i gdy wyczujecie się nieswojo, bo nowe otoczenie, podziwiacie dziesiątki certyfikatów na ścianie, oczywiście posłuchaliście recepcjonisty, więc usiedliście w średnio wygodnej, zapadającej się kanapie. To raczej zwykle nie jest dobry pomysł. Zwykle? Nie zawsze? Ja zazwyczaj, chociaż nie zawsze, staram się powiedzieć: oczywiście, zaczekam, dziękuję. I odchodzę. Staję sobie przy ścianie, rozglądam się po pomieszczeniu, albo zapatrzę się przez szybę, o ile jest jakiś widok. Wtedy ważne, proszę podnieść podbródek, zamknąć usta, lekko się uśmiechnąć i tak zamyśleć. Proszę bardzo. Już mamy myśliciela XXI wieku. Wiem, subtelna różnica, a jaka znacząca. Jak widać, Adrian miał bardzo ciekawe pytanie, które niektórym może wydawać się głupie, ale faktycznie wraz z odpowiedzią przychodzi wyjaśnienie na temat zachowań społecznych i wiele nam mówi o nas samych. Liczę na to, że Adriana pytanie dzisiaj czegoś nas nauczyło, a ja sam też przy najbliższej okazji będę pamiętał o tych poradach. A co do zjawisk społecznych, łapcie jeszcze jedną.
pragnę jeszcze podzielić się z Wami jedną dość ciekawą tendencją, która nazwana jest również efektem Benjamina Franklina. Wyobraźcie sobie, że współpracowniczka z sąsiedniego pokoju w pracy, u Was, w Waszej sytuacji, której no raczej nie lubicie, być może taka jest, nie? I raz nawet zdarzyło się Wam ją obgadać z innym pokojem, poprosiła o drobną przysługę. Dobrała tak okoliczności, że nie było większego sensu jej odmawiać. Chodziło o jakieś, nie wiem, przeniesienie cięższego kartonu papieru. Tym bardziej, że w waszej głowie wtedy, kiedy ona poprosiła, pojawiła się myśl, a jeszcze będą mówić, że jestem bucham, prostak i że odmówiłem, lepiej to zrobię. No więc pomagacie. Czas sobie płynie, aż w końcu dochodzi do was pewna myśl. W sumie to ta dziewczyna może nie jest taka zła. Może jednak warto się z nią trzymać. Więc przy następnym spotkaniu w pomieszczeniu socjalnym pytacie, napijesz się kawy? Bo robię, więc może chcesz. A teraz postaram się w możliwie prosty sposób przedstawić mechanizm, jaki właśnie zaszedł. Otóż ludzie ciągle wyciągają wnioski o własnych postawach na podstawie swojego zachowania. Dlatego też, skoro została udzielona pomoc, ja pomogłem jej w czymś z kartonem, to w konsekwencji nie jest mi aż tak obojętna albo negatywnie nie jestem do niej nastawiony. Wiąże się to też z pozytywnymi emocjami, więc pomyślałem, że warto się z nią trzymać oraz proponuję koleżeńską interakcję. Zaproponowałem kawę. Nieźle, co? A współpracownica w sąsiednim pokoju wygląda tak. Wyobraźcie sobie, że to jest ten kubek z kawą. Dzięki, Franklin. To nie wszystko. Chyba pierwszy raz podniosłem ręce powyżej linii ramion na YouTube. Jak widzisz, ten film został nagrany i nie ma możliwości go rozbudowania. Ale nic straconego, bo jeśli czujesz niedosyt zawartych w nim informacji, to odsyłam cię na swoją stronę. W karcie albo w opisie filmu. Tam prawdopodobnie znajdzie się twój komentarz, który powie, brakuje tutaj czegoś i ty tam to wpisujesz i ja to tam dopisuję i tworzymy bazę. Do zobaczenia tam! Aha, zapomniałem, że tam mam drzwi, tam mam okno.